przypominam sobie pewną historię dokładnie rok temu, kiedy Zaksa Kędzierzyn-Koźle tutaj wywalczyła Mistrzostwo Polski i gdzieś długo, długo jeszcze po tym meczu, Tomek, siedziałeś w hali z mokrymi oczami, można powiedzieć. No a dzisiaj to ty podnosisz puchar, masz ten piękny złoty medal na swojej szyi. No i trzeba przyznać, że cały wasz zespół wygląda, jakby przeszedł olbrzymią przemianę. Jak to wyglądało wewnątrz drużyny, jak ty to widziałeś? Wydaje mi się, że po tych trzech meczach, które graliśmy z Kędzierzynem w finale, widać było, że jesteśmy skoncentrowani, że po prostu pragniemy tego złota, żeby ono wróciło do Jastrzębia. Jeśli może słysząc te wszystkie rzeczy związane z Zaksą, że nie potrafimy z nimi grać i może rzeczywiście na przestrzeni tych ostatnich meczy wyglądało tak, że potrafili nas bardzo dobrze wyeliminować w niektórych fragmentach i w niektórych elementach. I może też każdy już był sfrustrowany z nas tym, że tak powiem, brzydkim gadaniem ludzi i tego wszystkiego dookoła, że nie potrafimy z nimi grać. Także mam nadzieję, że udowodniliśmy, że całkiem nieźle nam to wychodzi. Widać było po naszej drużynie od samego początku, kiedy zaczęliśmy się przygotowywać do finału z Zaksą, że każdy jest w gazie, że każdy dobrze wygląda. Nie mieliśmy żadnych kontuzji, problemów fizycznych. Wszyscy na treningach latali, zagrywali. No, jakby niektóre osoby nie mają dostępu do tego, co my na treningach robimy, ale sądzę, że gdyby któryś z Państwa w studiu albo przyszedł na trening, to zobaczyłby, że ta forma naprawdę niesamowicie wyglądała i nie wiem, czy to jest specjalny zabieg trenera, czy po prostu przypadek. Gdzieś tam przed dzisiejszym meczem mogliśmy przeczytać twoje wypowiedzi, że jest jeszcze robota do zrobienia. No i wykonaliście ją znakomicie. Było widać, że jesteście w pełni skoncentrowani. Ty gdzieś tam z ręcznikiem na głowie przed trzecim setem, chodzący wzdłuż linii, zbierający swoich kolegów. No takiej koncentracji jeszcze nie widzieliśmy u was. No i takiego po prostu fantastycznego poziomu, bo nie wiem, czy to jest tak, czy to była gra Zaksy, może nieco słabsza, czy po prostu wasz kosmiczny poziom, bo tak, takich określeń używali komentatorzy, eksperci, że to był po prostu kosmos. Wydaje mi się, że na przestrzeni tych trzech meczy żaden z zawodników u nas w drużynie nie miał słabszego momentu. Na przestrzeni tych wszystkich 10 setów, które graliśmy z Zaksą w finale, każdy z nas utrzymywał poziom równy, wysoki. Stefan, który na pewno miał jakieś problemy przed playoffami z grą, to pokazał chyba, że jest klasowym zawodnikiem i że można na niego liczyć w najważniejszych momentach, bo to, co wyczyniał w tym finale, było coś nieprawdopodobnego. Ale każdy, Totti też niesamowicie dobrze zaprezentował się w tych finałach, Trevor, Piwko, każdy, kto wchodził nawet z ławki, dawał nam wartościową zmianę. I my się z tego cieszymy, że pomimo tych opinii, że sądzę, że jakby się zapytało 10 osób, 100, to 90 wskazałoby na zwycięstwo Zaksy w finale. Pomimo tego, że na pewno mamy nazwiska, które potrafią grać w siatkówkę i cieszę się, że to udowodniliśmy w tym finale. Krótko, dumny? Spokojnie, jeszcze 20 maja mamy jeden mecz. Na pewno wypijemy dzisiaj piwko nie jedno i poświętujemy, bo oboje z czego wygraliśmy złoty medal, sądzę, w jednej z lepszych lig na świecie, jak i najlepszej. Także na pewno jestem dumny z naszej drużyny, z całego sztabu. Ciężko na to pracowaliśmy, ale ten złoty medal trochę inaczej smakuje niż dwa lata temu, bo tu jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna do wygrania i spełnienie dziecięcych marzeń na pewno może nastąpić 20 maja, ale na pewno będziemy na to ciężko pracować przez następne 10 dni. W takim razie świętujcie, bo macie co, zasłużyliście na to, drodzy Państwo. Tomasz Fornal, mistrz Polski przyjmujący Jastrzębskiego Węgla.